ministrze, mój państwa gość, generał brygady Cezary Janowski, zastępca szefa zarządu planowania użycia sił zbrojnych i szkolenia, sztab generalny Wojska Polskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i warto podkreślić, że został pan awansowany w dniu święta. No to muszę zapytać, jakie to jest uczucie, biorąc pod uwagę to, że w tle mamy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uczucie, ciężko go określić na razie. Entuzjazm wielki. Szczególnie dla mnie ma to wielkie znaczenie, gdyż do sztabu generalnego trafiłem w setną rocznicę powstania tej instytucji. Zostałem, tak jak pani wspomniała, zastępcą szefa zarządu planowania użycia sił zbrojnych i szkolenia, a w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej dostałem awans na pierwszy stopień generalski. Także symbolika chyba nieprzypadkowa, szczególnie że moja rodzina jest jakby skażona Wołyniem, poniosła ofiary na Wołyniu i poniosła ofiary katyńskie. Wyrastając w tych tradycjach, bo w rodzinie było to głęboko zakorzenione, choć kiedyś nie można było o tym mówić, gdzieś to we mnie rodzice utrzymali. Udało mi się skończyć szkołę oficerską i całe życie, nie tylko ja, ale wszyscy moi podwładni, przełożeni, jak i koledzy, współpracownicy pracowali na to, żebym ja mógł dzisiaj świętować. To nie jest tylko mój sukces, to jest sukces wielu ludzi, którym dzisiaj serdecznie za to dziękuję, że złożyliście się na ten sukces. To jest również wasz. Dziękuję. Chciałam jeszcze właśnie zapytać, co nominacja generalska tak naprawdę oznacza dla oficera? Co się zmieni teraz? W pracy podejrzewam nic, bo jestem dalej zastępcą szefa zarządu i jak pani rozszyfruje naszą nazwę, to tworzymy plany użycia sił zbrojnych i równolegle do tego przygotowujemy jednostki. Do ich realizacji to musi być perfekcyjne, bezbłędne. Wykorzystujemy najnowsze technologie, pozyskiwany sprzęt, trenażery, symulatory, rozbudowujemy nowe szkoły, tworzymy szkoły podoficerskie i szeroko otwieramy drzwi do armii, gdyż potrzeba nam młodych ludzi z otwartym spoglądem na świat, bardzo utechnicznionych, bo teraz mimo wszystko nowe uzbrojenie nie jest oderwane od informatyki. Wirtualny świat daje nam pozyskiwanie informacji, możliwość bycia szybciej doinformowanym, a na dzień dzisiejszy ten, kto ma informacje szybciej, ten wygrywa, bo dzisiejsza armia nie szykuje się przede wszystkim do wojny. My się szykujemy do tego, żeby odstraszać, żeby być na tyle silnym, żeby nikomu nie opłacało się rozpocząć działań zbrojnych przeciwko Polsce. Pan powiedział o tym zachęcaniu, zapraszaniu młodych ludzi do tego, żeby rozpoczynali karierę zawodową w wojsku. Święto Wojska Polskiego to jest chyba też właśnie ten dobry moment, ta okazja dla młodych ludzi, żeby spotkali chociażby podczas pikników militarnych właśnie żołnierzy, żeby z nimi porozmawiali. Dokładnie. Święto Wojska Polskiego to nie tylko Warszawa. WOT pokazuje, że małe ojczyzny skupiają się wokół wojska, że jest bardzo dużo ochotników i dajemy też szansę, żeby w tych rejonach, w każdym, w najmniejszym, jak tylko poproszą samorządowcy o to, żeby wojsko było, to będzie. Na pewno, żeby zaprezentować, jak się zmieniło. Ja sam przez cały tok swojej służby zauważam te zmiany, choć jak to mówią, lepiej obserwator z boku widzi zmiany, niż siedząc w danej strukturze. Niemniej jednak one są bardzo szybkie i my sami wewnątrz też edukujemy się, żeby być partnerami do rozmowy z młodzieżą, bo czasami mogą nas z tej informatyki wyprzedzić. A właśnie te największe, najważniejsze, może najbardziej zaskakujące zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, jeżeli chodzi o zawód żołnierza wojskowego, to jakie? Dużo właśnie, tak jak powiedziałem, przeszło w świat wirtualny. Łączność, kreowanie rzeczywistości wirtualnej, która pozwala przewidywać działania przeciwnika. To, co dzisiaj młodzież ćwiczy na grach komputerowych strategicznych, my już nie mamy jako gry. My po prostu analizujemy potencjalnego przeciwnika, wykorzystując podobne mechanizmy. I pozwala to na bieżąco śledzić, a być nawet przygotowanym jak w szachach o 2-3 ruchy do przodu. To powiedzmy jeszcze, bo pan się zajmuje szkoleniami, planowaniem użycia sił zbrojnych. Mówił pan właśnie o tych szkołach oficerskich. Jak teraz wygląda ta nauka? Jak wyglądają szkolenia dla młodych ludzi, którzy właśnie chcą rozwijać taką karierę?
No praktycznie wstęp do wojska jest możliwy już na żołnierza szeregowego. Najpierw na ochotnika dowodu, żeby zobaczyć, jak to jest. Potem przejście już na żołnierza zawodowego do struktur. Szeregowy zawodowy też musi być przygotowany. Też musi przejść kursy specjalistyczne, bo nawet ten samochód, posiadając już dzisiaj, mając prywatnie, czasami nas zaskakuje jakimiś komunikatami i trzeba na nie zareagować. I tak samo jest w sprzęcie. Jeśli chodzi znowu o kursy podoficerskie, tak jak ostatnio w wywiadzie radiowym mówiłem o tworzeniu szkoły logistycznej. Logistyka się podzieliła na wiele podobszarów, wyspecjalizowała się i wojsko nie może odstawać, bo mamy dostawców cywilnych i musimy być kompatybilni w pełni. Także czy logistyka transportu, czy zarządzanie magazynowym zasobem, czy produkcją, to wszystko jest z wojskiem bardzo teraz związane. I tak samo jest w podejmowaniu decyzji. Wiele programów wspierających koncerny, firmy u nas jest używane, też wspiera nas w decyzji, podaje nam optymalne rozwiązania, czy analizuje rzeczywistość wokół nas. Pan mówi o tym rozwijaniu się wojska. To wydaje się chyba otwiera w takim razie też drogę dla tych osób wyspecjalizowanych, które wcale nie myślały kiedyś, że mogą trafić do wojska i właśnie taki zawód wykonywać. Dokładnie. Przykładem są wojska cybernetyczne. To niekoniecznie musi być żołnierz o dużej wytrzymałości fizycznej, bo haker niekoniecznie ćwiczy, bo raczej najbardziej ma wyrobione palce i głowę. I musimy też się na to nastawić, że niekoniecznie go przebierzemy w mundur, a będzie pracownikiem wojska, będzie nawet miał odpowiednią rangę, będzie kierował jakąś grupą osób i jego działania będą wspierać na pewno, będą wyprzedzać działania przeciwnika, pozwolą nam nawet prowadzić działania hybrydowe, czyli niekoniecznie związane z agresją na przeciwnika, a destrukcja systemu chociażby bankowego może zakłócić funkcjonowanie każdego potencjalnego przeciwnika. Powiedzmy jeszcze, jakie predyspozycje muszą mieć młodzi ludzie, którzy chcą się dostać do wojska i z tym wiążą swoje życie? Powiem tak, no każdy, kto przyjdzie, zostanie przez nas dokładnie sprawdzony. Bo tak jak twierdził Richard Peter, każdy pnie się na szczyt swoich niekompetencji. A my spróbujemy w każdym znaleźć, żeby ten próg był jak najwyżej. Także nie można z góry mówić, nie nadaje się. Jesteśmy za tym, żeby każdy spróbował, a my mu damy szansę w jakimś podobszarze, do którego go zakwalifikujemy, bo jest bardzo dużo podobszarów, w których potrzebujemy młodzieży. Generał brygady Cezary Janowski, zastępca szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia, Sztab Generalny Wojska Polskiego. Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu.